Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Jeremi, masz za sobą debiut w koszulce Spurs. Powiedz, jak się czujesz po tak ważnym wydarzeniu dla ciebie? Bardzo, bardzo dobrze się czuję. Wynik nie był najlepszy, ale wiesz, mamy nowy zespół, młody zespół i myślę, że to będzie proces i po prostu experience to było i wiesz, mamy jeszcze kilka meczów w preseason i potem sezon zaczyna. Jasne, powiedz, twój blok na Joshu Christopherze zrobił duże wrażenie. Takich widoków, takich momentów możemy się spodziewać regularnie? Możemy się przyzwyczajać do tego? Na pewno. Myślę, że to po prostu moja obrona. Ja tak gram, zawsze chcę grać dobrą obronę i zawsze myślę, żeby dawać bloks. I myślę, że zawsze tak będzie. Ty widzisz po sobie, że ty w tej obronie jesteś dużo lepszy teraz, patrząc na to, jak wyglądałeś w obronie kilka miesięcy temu, widzisz po sobie dużą różnicę? Tak, wiesz, już nie grałem 7 months, już dawno nie grałem, ale myślę, że obrona jest lepsza i myślę, że po prostu całe ciało jest lepsze i myślę, że biegam szybciej, ruszam się szybciej, mocniej i myślę, że będzie nawet lepiej, jak będę więcej grał. A powiedz, ty widzisz, ty czujesz, że dużo dołożyliście tych obciążeń, dużo trudniej jest pod względem fizycznym tutaj już w NBA niż jak było wcześniej? Widzisz takie różnice? No trochę, myślę, że na pewno, wiesz, wszyscy są, everyone's quicker, mają więcej experience, wiesz, już kilka lat grają w NBA, ale myślę, że daje radę i myślę, że będę dobrze grał. Jeremi, w pierwszym tym meczu kontrolnym spędziłeś na parkiecie 17 minut. Powiedz, jesteś zadowolony z tego występu, z tego debiutu, jakbyś miał ocenić? Myślę, że tam dobrze grałem, ale też wiem, że tam kilka rzeczy mogę lepiej robić i myślę, że to tylko jeden mecz i mam jeszcze dużo więcej. Możemy się spodziewać, czy ty możesz się spodziewać, że z meczu na mecz tych minut na parkiecie będzie coraz więcej? Jak ta twoja sytuacja wygląda na początku drogi NBA? Ja tego nie mogę, jak się mówi, control, ale mogę wiesz, trenować mocno, mogę robić te rzeczy, co ja mogę control, nie wiem, jak się to po polsku kontrolować. I zobaczymy, mam nadzieję, ale wiesz, nie wiemy. Co o twojej grze, o twoim występie trener Greg Popovich mówił? Jak ocenił twój występ? On mi dużo nie mówił, tak sam, ale wiem, że zespołu powiedział, że po prostu mamy dużo do roboty, musimy, jak się mówi, poprawić, ale też były momenty, gdzie dobrze graliśmy i po prostu powiedzieć, że jesteśmy młodzi. No właśnie, jesteście młodzi, tej młodzieńczej fantazji na pewno będzie bardzo dużo. Powiedz, trener mówi, co macie poprawić zespołowo, jeżeli z tobą rozmawia, tobie tłumaczy koszykówkę, no to na co zwraca uwagę? Mi mówi dużo, żeby, wiesz, ruszać się, być, wiesz, wielki, big, ale też po prostu grać. Tak, ja mogę coś powiedzieć, przepraszam, z mojego punktu widzenia. Perspektywa jest taka, że to jest preseason, początek sezonu, to był tylko jeden mecz, wiadomo, że trenowali trochę. Najważniejsze jest doświadczenie i wydaje mi się, że trener też traktuje to jako jedno wielkie doświadczenie dla całego zespołu, nie tylko dla Jeremiego. I to jest, tak jak Jeremi powiedział, to jest proces i każde doświadczenie, nie tylko na parkiecie, ale też poza nim, to jest duże doświadczenie i pozytywne na pewno dla Jeremiego, bardzo dobra być tam po prostu, właśnie przebywać z tymi trenerami, z tymi zawodnikami i uczyć się, jak funkcjonować w tej lidze. Trener mówił właśnie o twojej fizyczności, o tej atletyczności, a powiedz, co chwalił, co mówił, że jakie elementy robisz dobrze, w czym cię komplementował? Na pewno te fizyczne rzeczy, też obronę, ale też na offense, jak po prostu mogę, jestem bardzo versatile, mogę rzucać, mogę, jak się mówi, dribble the ball, podawać i że jestem taki kompletny zawodnik. Powiedz, jaką trener widzi rolę dla ciebie w zespole? Wiemy, że jest dopiero początek sezonu, że dopiero się uczycie, ale na pewno na treningach różnych wariantów próbujecie i wiemy, tak jak wspomniałeś, że ty na kilku pozycjach możesz grać. No myślę, że taką będę miał rolę, że będę, wiesz, dużo robić. Będę obronę grał,
offense i będę taki versatile player. Mi się wydaje, że przepraszam, ja znowu się wtrącę, tak się powtórzę trochę, bo tak pan mówi, ja rozumiem, że pan pyta, ale też tak mówię, tak naprawdę ten okres jest do tego, żeby trener się nauczył tego, jak cały zespół funkcjonuje, bo wiadomo, oprócz Jeremiego jest wielu nowych zawodników i wydaje mi się, że role jeszcze nie są przypisane i opisane tak naprawdę. To będzie działo się w następne przynajmniej 2 tygodnie przedsezonowe i wiadomo, w trakcie sezonu, na początku sezonu na pewno też, szczególnie gdzie ta dynamika zespołu się buduje cały czas i rolę tak naprawdę Jeremi sobie może kreować. A to, co on podkreśla, wydaje mi się, to jest najbardziej cenne w tym, że Jeremi jest tak wszechstronny i potrafi grać na wielu pozycjach, z wieloma różnymi ustawieniami, z wieloma zawodnikami, więc to pomaga gdzieś tam trenerowi wykorzystywać go w wielu rzeczach. Ale mówię, na tą chwilę trudno powiedzieć tak naprawdę, że rola jest definiowana i że trener już podzielił się z Jeremim dokładnie, jaka będzie jego wizja i jak będzie grał w tym sezonie. Jeremie, muszę się o to ciebie zapytać. Powiedz, byłeś z trenerem Popowiczem już na tym słynnym jego obiedzie? Zaprosił już? Jeszcze nie. Byliśmy na obiedzie na początku. No, ale to było... Z rodziną jeszcze, ale sam się nie miałem. Jeszcze nie. A powiedz, jaki trener Popowicz jest prywatny? Jaki jest między wami? Jak podchodzi do młodych zawodników? No bo jest legendą koszykówki, wychował tyle gwiazd, no i chyba bycie wokół niego, jakby uczenie się od niego, no to wielka sprawa. No na pewno wielka, ale myślę, że jest bardzo pozytywny. Pewnie ma taki, wiesz, wszyscy myślą, że jest taki mean i nie gada dużo, ale jest bardzo pozytywny. On też się uczy od nas i trenerów innych, ale bardzo, bardzo dobrze pracuje się. Jak ty się w ogóle odnajdujesz w nowych realiach? No bo już za 2 tygodnie wybiegniesz na parkiet po raz pierwszy w oficjalnym meczu NBA i szybko ten czas zleciał po drafcie. No bardzo szybko i wiesz, już nie grałem już długo i miałem pierwszy mecz, ale jestem bardzo excited, żeby wiesz, zaczynać ten NBA career. I myślę, że będzie bardzo fajnie. Powiedz, jeżeli ty tak patrzysz na swoje życie teraz, na każdy dzień, na to, jak to wszystko wygląda, gdzie widzisz największe różnice? Co się pozmieniało teraz od momentu trafienia do NBA? Myślę, że mam więcej jak się mówi, freedom, że mam więcej czasu, żeby wiesz, robić rzeczy i myślę, że no, freedom. No nie, dobrze mówisz, że Jeremi po prostu w tej chwili nie jest to może taka struktura jak w młodzieżowej koszykówce, gdzie jest traktowany, ma rozpisany cały, tutaj musi brać na siebie odpowiedzialność, jak się rozwija i tak naprawdę od niego zależy, jest profesjonalistą i od niego zależy, ile czasu poświęci na to, jakie decyzje będzie podejmował i na treningu, na treningach, ale też poza nim, żeby być jak najlepszym człowiekiem i zawodnikiem. Powiedz, jak wygląda taki twój teraz typ, jak wygląda twój typowy dzień, jak to macie podzielone? Jeżeli byśmy mieli porównać na przykład NBA do koszykówki młodzieżowej, jeszcze co jeszcze się zmieniło? Mamy jeden trening o tam rano, 10 czy 11 i to tyle. Oni mówią ci, że masz czas, żeby do fizjo pójść, ale to tyle. I masz tyle czasu, żeby zrobić rzeczy. Ja normalnie... będę na facility, na treningu o 7:30, będę miał śniadanie tam i po prostu tam potem będę miał jakieś zabiegi z fizjo i potem się gotuję na trening. I po treningu też masz cały czas, żeby robić co chcesz. I tak dzień wygląda. I tak naprawdę... No, tak, ja chciałem tylko powiedzieć właśnie, nawiązując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że tak, Jeremi mówi, że jedyne, co ma zapewnione przez zespół, to ten trening w ciągu dnia, który jest 10-11. Jeremi zawsze jeździ wcześnie rano, tak, jeżeli chodzi o tak wygląda jego dzień. Jest jednym z pierwszych zawodników tam, by się przygotować do tego treningu, używać właśnie różnych zabiegów, trenerów i tak dalej. Drugą część dnia tak naprawdę znowu ma dla siebie, żeby odpocząć, ale potem, żeby trenować indywidualnie. Także zależy wszystko od niego, jak ten czas wykorzysta. Czego najbardziej nie możesz się doczekać, jeżeli chodzi o ten debiut w NBA, o ten pierwszy mecz? Jakie emocje w tobie towarzyszą, w tobie siedzą? Myślę, że po prostu ten mecz. Chcę pograć, mam nadzieję, dobrze i wygrać ten mecz, ale myślę, że nie będę miał słów, jak będzie ten mecz, wiesz. Zawsze jak byłem dzieciakiem, to marzyłem na ten mecz, że będę grał w NBA
i teraz tu będę miał za 2 tygodnie i myślę, że będzie, nie wiem, nie mam słów. Już jakieś odliczanie się pojawia? Już liczysz te dni, kiedy ten 20 października się pojawi? Trochę, tak, tak. W pierwszym meczu spotkacie się z Charlotte, z klubem Michaela Jordana. Powiedz, czy jest jakaś drużyna, na którą czekasz, żeby przeciwko nim zagrać, albo jakiś koszykarz, przeciwko któremu stanąć na parkiecie? Jak to wygląda przed debiutem? No, nie mam takiego jednego zawodnika albo zespół, kto, wiesz, chce grać z nim. Ja po prostu chcę grać z wszystkimi i chcę wygrać. I to tyle. Nie byłeś trochę zdziwiony, jak gwiazdy NBA, Luka, Janis, Nikola tak szybko z Eurobasketu odpadli i te gwiazdy NBA szybko do domu wróciły? Na pewno był szok. Wiesz, Janis, czy Jokic, czy Luka, to oni są bardzo dobre zawodnicy, ale wiesz, są też Polska, czy to Niemcy, to też są bardzo dobre zespoły i po prostu wygrali. I to jest koszykówka. Widzieliśmy, że mocno emocjonowałeś się grą reprezentacji Polski na tym turnieju. Powiedz, jak zareagowałeś po tym zwycięstwie Polski nad Słowenią? Jakie w tobie te pierwsze emocje siedziały? No, dużo emocji były, wiesz, był bardzo dobry wynik i potem Słowenia came back i potem wygraliśmy, ale dużo emocji były, stres był, ale zawsze myślałem, że wygramy ten mecz i po prostu bardzo dobry mecz był. Kogo z reprezentacji Polski wyróżniłbyś za ten turniej? Jakiego zawodnika gra ci się podobało? Na kogo zwróciłeś uwagę, jeżeli chodzi o naszą kadrę? No, na pewno Ponitka bardzo dobrze grał, ale też wszyscy myślę, że bardzo dobrze grali. Czy to był jak się mówi? Oleg Sokołowski, AJ Sokół. Soko bardzo dobrze grał. Myślę, że on był taki jeden X-faktor. Slaughter to zawsze dobrze grał. Bartolowski też, wiesz, tam w Eurobasket był dużo good bigs, bardzo experienced bigs i wiesz, Bartolowski też jest młody, ale bardzo dobrze grał i myślę, że wszyscy dali coś dla tej kadry. Z którymś z tych chłopaków ty masz jakiś taki najlepszy kontakt? Może byliście w trakcie turnieju na łączach? Jak te wasze relacje z chłopakami z kadry wyglądają? No, zawsze gadam z AJ Slaughter, też z Bartolowskim i po prostu, wiesz, doping był z Aaron Celem też. On zawsze do mnie tekstuje, ja też. I myślę, że mamy bardzo dobrą relację. Na koniec zapytam, napisałeś na Twitterze niedawno, że w 2025 roku Polska zagra w finale Eurobasketu. Podtrzymujesz te słowa? Tak jest, na pewno. Będziemy tam. Tylko muszę od razu dopytać, kibice się trochę martwią, że dopiero wtedy mogą zobaczyć cię w reprezentacji Polski. Jak to widzisz, bo to troszkę jeszcze czasu zostało, 3 lata do tego. 3 lata, ale mam nadzieję, że szybko te lata będą, ale wiesz, będą mecze, gdzie będę mógł grać dla kadry i mam nadzieję, że to będzie soon. Super, Jeremi, wielkie dzięki za rozmowę, my trzymamy kciuki za ten debiut, za pierwszy mecz, na pewno będziemy oglądać tutaj, kibicować i mamy nadzieję na jak najlepsze wyniki twoje. Dziękuję bardzo.